Witamy! W tym filmie omówimy usługi FreeCards i tego, w jaki sposób mogą być dla Was pomocne. Na stronie głównej FreeCards.com widzimy różne okienka z szablonami ponumerowanymi kolejno od 1 do 3, a także możliwość wyboru spersonalizowanej oferty. Na razie pomińmy te usługi i przejdźmy nieco niżej, gdzie przedstawione są kluczowe cechy każdej oferty. Jedną z ważniejszych cech jest promocja Twojego biznesu na arenie międzynarodowej, która jest idealna na start. Gwarantujemy również darmową ochronę i uwierzytelnianie Twojego serwisu, bezpłatny hosting, a także w pełni konfigurowalną stronę internetową. Ale skupmy się na tym, co tak naprawdę to oznacza. Najpierw musimy zdać sobie sprawę, jak działa nasz portal. Posłużę się grafiką, którą stworzyłem, żeby wyjaśnić ową ideę. Są dwie dostępne możliwości. Załóżmy, że mamy firmę, taką jak Microsoft, którzy przedstawiają potencjalnym klientom swoje produkty i usługi w różnych zakątkach świata. Przyjmijmy, że mamy trzy osoby. Ta osoba jest z USA, ta z Japonii, a ta z Malezji. Wszystkie te osoby zobaczą informację z poszczególnego serwera lub strony internetowej, a cała ta strona zarządzana jest przez osobę lub grupę osób, których nazywamy administratorami. W drugim typie, dla przykładu, Weźmiemy firmę Amazon i politykę tej firmy. Amazon to platforma zarządzana przez ich administratora, który daje sprzedawcom możliwość handlowania ich produktami, i w tym samym czasie kupiec może korzystać z ich usługi i kupić produkt, który im się podoba. Ale są tu też małe sztuczki, którym się przyjrzymy. Załóżmy, że kupcowi spodobały się dżinsy, za które płaci 5 dolarów, ale te 5 dolarów nie wróci w pełni do sprzedawcy. Sprzedawca otrzyma mniej więcej 4 dolary za tą sprzedaż. Wszystko zależy od polityki firmy, kraju i innych parametrów. Zakładamy, że kupiec wszedł w posiadanie produktu za 5 dolarów i sprzedawca otrzymał tylko 4 dolary. Więc gdzie się podział ten 1 dolar? Ten 1 dolar zainkasował Amazon. Teraz wróćmy do strony FreeCards i spójrzmy na przedstawione szablony. W kluczowych cechach naszych ofert ważną kwestią jest to, że nie pobieramy żadnych prowizji niezależnie od tego, którą z ofert wybierzemy. Ale te oferty. Nie zadowalają pierwszego typu biznesu, który przedstawiłem, bo dla nich oferty nie posiadamy. Nasza oferta, nasza oferta numer 1, 2, 3 czy 4 skierowane są do drugiego rodzaju biznesu. Otwórzmy wszystkie oferty i spójrzmy na pierwszą z nich. Pierwsza oferta odpowiednia jest dla producentów. Dla hurtowni, sprzedawców odzieży i innych. Po wejściu w odnośnik ukaże nam się pełna informacja o tej ofercie. Skorzystać z niej mogą także kwiaciarnie, rolnicy, sprzedawcy obnośni, architekci krajobrazu, pisarze. Natomiast oferta numer dwa skierowana jest do restauracji, kawiarni, herbaciarni, branży napojów. Więc jeśli Twoja działalność oparta jest np. Na, na branży napojów, jedzenia, restauracji lub jesteś po prostu kucharzem, to oferta numer 2 jest dla Ciebie idealna. Oferta numer 3 skierowana jest do osób zarządzających w branży warzyw, owoców, a nawet medycyny czy sportu. Poświęć trochę czasu i sprawdź, co oferujemy w poszczególnych usługach. Nie ograniczamy się i jesteśmy otwarci na współpracę. Skontaktuj się z nami a dojdziemy do porozumienia. Ponownie powtarzam, że oferty są wolne od kosztów. Wszyscy wiemy, że Amazon jest jedną z największych organizacji na świecie. A zapewniają oni jedynie platformę i my robimy dokładnie to samo. Jeśli chciałbyś rozpocząć swój biznes, zerknij proszę w zakładkę Business Approach. do której za chwilę przejdziemy. Tutaj u góry strony możemy wybrać Business, Business Approach, do której znajdziemy również odnośnik do, do filmu, który pokaże nam, jak poruszać się w danym segmencie. Idealnie dla seniorów, dla mobilnych sprzedawców. A także złote wskazówki dla poszczególnych sprzedawców i profesjonalistów. Mamy zaprojektowane usługi, które na pewno Cię zadowolą. Jeśli zastanawiasz się, czy to jest właśnie dla Ciebie, nie wahaj się i skontaktuj się z nami. Pomożemy i doradzimy Ci z Twoim biznesem. Tak wygląda oferta pierwsza. Załóżmy, że jesteśmy potencjalnym kupcem. I podoba nam się ta sukienka. Widzimy tutaj informacje o specyfikacji produktu, a także o firmie, która ją sprzedaje, ale umieszczone są tutaj również banery, z których też możecie Państwo korzystać i umieszczać je w dowolnej formie, dzięki którym możecie zarabiać pieniądze poprzez kliknięcia. Dlatego ujęliśmy to w naszej ofercie, że jest możliwość zarabiania na Waszej stronie już od pierwszego dnia jej powstania, bez żadnej inwestycji. Właśnie dzięki umieszczeniu banerów na Waszej stronie. Załóżmy, że jesteśmy w tym miejscu jako administratorzy i kilka osób chce sprzedać produkt na Waszej platformie. I w taki sposób zyskujemy pieniądze poprzez bezpośrednie kliknięcia w banery reklamowe. Możemy te banery oczywiście przewijać i sprawdzać inne oferty z banerów. Teraz przyjmijmy, że podano mi się ten produkt, dodajmy do karty i wchodzimy do podsumowania zamówienia. Przechodzimy dalej i uzupełniamy tutaj nasze dane. Adres, telefon, czas doręczenia. Pozwólcie, że wpiszę. Jeśli klient chce otrzymać przesyłkę w określonym czasie... To też jest taka możliwość. Jeśli Twoja firma nie jest w stanie tego zapewnić, to można ją wyłączyć. Dalej przechodzimy do płatności, którą można realizować poprzez kod QR, usługę GPAY, a także przez kartę kredytową lub debetową. Tak, jak wspomniałem, my udostępniamy Państwu jedynie platformę, więc wszystkie pieniądze bezpośrednio trafiają na Wasze konto. Nie są pobierane żadne prowizje podczas tych transakcji, więc cała kwota trafia do Was. Poza tym, na naszej stronie są też inne opcje tak jak zmiana języka na przykład na japoński i wszystko działa w tym języku na każdej wybranej stronie. Poza zmianą języka możliwy jest też u nas inny format kolorów na stronie. Tak, jak widać, japoński działa równie dobrze jak pozostałe języki. Teraz przejdźmy do innych szablonów. Jeśli nie podoba nam się kolor niebieski, możemy wybrać zielony lub szary lub różowy. Teraz wybierzemy różowy i automatycznie zmieniają nam się wszystkie zakładki na kolor różowy. Niżej jest też informacja o anulowanych zamówieniach, która przenosi nas do warunków, jakie Państwo ustalicie przy anulowaniu dowolnego zamówienia. Wszystko jest ustalane na podstawie Waszych wymogów. Przedstawiamy Państwu jedynie zalążek, co możemy Państwu zaoferować, żeby dać Wam jaśniejszy obraz na sprawę. Jeśli wybierzemy ofertę numer 1, mamy wyszczególnione tutaj punkty, które są bardzo dokładnie opisane krok po kroku. Pierwszym z nich jest wybranie domeny. Mamy również dołączone wideo, które pokaże nam, jak to zrobić. Drugim krokiem jest wypełnienie arkusza, który jest tutaj dołączony. I po kliknięciu Przynosi nas do niego, gdzie musimy wypełnić niezbędne informacje dotyczące naszej działalności. Jeśli się Państwu nie wyświetla, to spróbujcie się Państwo pobrać tak jak ja. Chwileczkę. Pobrało się, za chwilę się otworzy. Proszę bardzo, po otwarciu trzeba wypełnić informacje takie jak kraj, numer dowodu osobistego. Te dane są niezbędne, żeby przedłożyć dla Państwa ofertę. Bez nich nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Obok w brązowym okienku są notatki, które pomogą Państwu w wypełnieniu poszczególnych okienek. Wybieramy ofertę od 1 do 4, wpisujemy informacje o naszej działalności. I tym, czym się zajmujemy lub chcemy zajmować. Następnie musimy wrzucić jedno zdjęcie potwierdzające nasz dowód osobisty, a w trosce o Państwa bezpieczeństwo wymagamy jedynie przedniej strony dowodu. Studenci, seniorzy również muszą. Uzupełnić odpowiednią rubrykę. Dlaczego o tym wszystkim wspominam? Te informacje są bardzo ważne, ponieważ w niektórych krajach, tak jak w przypadku Indii, nie można dystrybuować plastiku, jest to po prostu zakazane. Musimy przestrzegać założonych odgórnie reguł. Więc nie jesteśmy w stanie wspierać niektórych biznesów. Miejcie to Państwo, proszę, na uwadze. Teraz pokażę Wam prawdziwą stronę naszego portalu internetowego. Po wypełnieniu całego pliku Excel i wysłaniu do nas, wyślemy Państwu interfejs strony internetowej. Mały zalążek tego, jak będzie wyglądać Państwa strona. Udostępnimy Wam specjalnego maila i hasło, dzięki którym zalogujecie się do Waszej strony. Będziecie tu mieli Państwo możliwość skonfigurowania tego wedle uznania, tak jak sobie Państwo wymarzycie. Krok po kroku należy uzupełnić informacje, które będą sprawiać, że Wasza strona będzie nabierać odpowiedniego wyglądu. Tutaj wrzucamy logo naszej firmy, które pokaże się tu po lewej, u góry. Poszczególne informacje odnośnie każdego ustawienia prześlemy Wam w osobnym filmie, żebyście mogli krok po kroku uzupełnić Waszą stronę. To bardzo potężna platforma, którą możemy przygotować pod niemal każdą Waszą działalność. Przeczytaj, która oferta odpowiada Twojemu przedsięwzięciu. Wracając do naszej strony, mamy również zakładkę z najczęściej zadawanymi pytaniami. Proszę się z nimi zapoznać. Może trawię Was pytanie, na które już mamy odpowiedź. Tutaj klikamy i tutaj są najczęściej zadawane pytania przez naszych klientów lub potencjalnych klientów. Możecie również Państwo sprawdzić, dlaczego nasz serwis Działa za darmo, dokładnie tutaj. Objaśniamy na jakiej zasadzie. Najważniejsze cechy. Wróćmy raz jeszcze do naszej strony. Dla ofert numer 1 lub 3, gdzie admin, lub też sprzedawca, może umieścić produkt na danym portalu, który może zostać zakupiony przez potencjalnego klienta. W ofertach numer 1 lub 3, nie jest to skomplikowane. Schody zaczynają się przy ofercie numer 2. Oferta numer 2 jest nieco bardziej skomplikowana i właśnie ją omówimy. W ofercie numer 2 załóżmy, że jest administrator, kupca, ale sprzedawców jest tutaj wielu, tak jak w przypadku bardzo znanego portalu Pyszne. Sprzedawcy oznaczają restauracje, które bezpośrednio wszystkie łączą się z naszym portalem. Każda restauracja ma swoją niezależną działalność, która korzysta z naszej oferty. Mniejsze lub większe restauracje różnego rodzaju, a także kucharze. Załóżmy, że mamy jednego baristę który sprzedaje różnego rodzaju kawy i chce te kawy sprzedawać przez nasz portal. Tutaj mam poszczególnych pracowników w danej restauracji, którzy pomagają. Sprzedawcy realizować produkt. Teraz przejdźmy do naszego baristy. Załóżmy, że sprzedaje on różnego rodzaju kawy i chce sprzedać te kawy przez nasz portal. Tak jak mówiłem. W tym samym czasie, jeśli jesteś administratorem, chcesz spróbować skorzystać z różnych restauracji, mniejszych lub większych. Nasz system jest wystarczająco duży, żeby zapewnić działalność wszystkim poszczególnym restauracjom. Załóżmy więc, że nasz zielony ludzik, o ten tutaj, bayer, załóżmy, że nasz zielony ludzik chce coś zamówić. Przeniesiemy go nieco. Zamówił powiedzmy z jednej restauracji. A w tym samym czasie niebieski ludzik chce zamówić kawę, tak samo jak zielony, ale również chce też zamówić przekąski. Więc, żeby zamówić z różnych restauracji kawę i przekąski, używa naszego portalu. Nie musi dzwonić bezpośrednio do jednej restauracji, a potem do drugiej. Wybiera to wszystko na naszej stronie. Te dwa zamówienia realizowane są w dwóch różnych restauracjach. Teraz zamówienia otrzymuje aplikacja, która jest odpowiedzialna za dostarczenie tego zamówienia w jednym. Kawa kosztuje powiedzmy 4 dolary, kupiec zapłaci 5, i ten 1 dolar będzie właśnie wpływać na nasze konto za przeprowadzoną transakcję i połączenie wybranych zamówień, co będzie zautomatyzowane. Jeśli spojrzymy na nasz portal, mamy dwie restauracje, w których zawarta jest ich oferta, opis i jakimi produktami operują. To jest jedynie zalążek tego co oferujemy. Załóżmy właśnie, że jeden zamawia kawę z jednej restauracji, a z drugiej zamawia przekąski. I to wszystko jest generowane przez dwie różne restauracje. Nasza platforma jest odpowiedzialna za połączenie tych dwóch zamówień. Zrealizowaniu ich i dostarczeniu przez jednego dostawcę. Kawa kosztuje 4 dolary, tak jak wspominałem, kupiec zapłaci 5, i ten 1 dolar będzie wpływać na nasze konto. Jeśli spojrzymy na nasz portal, mamy dwie restauracje, w których zawarta jest ich oferta, opis, jakimi produktami operują. Wystarczy kliknąć w poszczególny produkt i otrzymamy szczegółowe informacje o nim. Wszystko można oczywiście ustawić według własnych potrzeb, które informacje będą zawarte, a które nie. Możemy oczywiście filtrować dany wybór. Mamy też nazwane poszczególne produkty. Jeśli w nie wejdziemy, widzimy dokładny opis, cenę, ilość i zdjęcia przygotowane przez sprzedawców. Jeśli wybierzemy rodzaje serwisów, to mamy do wyboru trzy. Film wideo dołączony tutaj wyjaśni Wam, jak to działa. A także przedstawione graficzne informacje tutaj ułatwią Wam zrozumieć, na jakiej zasadzie jest to planowane i na jakiej zasadzie to działa. Podsumowując, zainwestujesz jedynie jednego dolara, żeby wykupić domenę która będzie Twoja. Nie prosimy Cię o współpartnerstwo do Twojej aktualnie posiadanej domeny. Dzięki temu dolarowi możesz zacząć swój biznes z miejsca, z którego inni klienci zarobili swoje pierwsze miliony. Wybór należy do Ciebie. Chciałbym zaznaczyć, że ważną kwestią jest fakt, że potrzebujemy maksymalnie miesiąca, żeby stworzyć dla Ciebie odpowiednią stronę. To wszystko jeśli chodzi o serwis i to jak działamy. Jeśli masz jakieś pytania, nie wahaj się i zadaj je pod tym filmem. Życzę Wam miłego dnia i do usłyszenia.